Bo wiecie co, tutaj jest moja szuflada z kosmetykami, które tak na co dzień używam. Ale najpierw Maksiowi nałożyłam do miseczki czereśni. Delikatny, jak taki obłoczek na wierzchu, jakbym przepracowała jakiś maraton, a to jest tylko 3 latek w domu. Do jasnych rzeczy, do ciemnych nie, a do jasnych dolewam. Obsesje po prostu na punkcie teraz przypominają mi się lata 90. Dobre. My już jesteśmy z Maksim na jedzeni. Ubrałam się. Okno mam otwarte, trochę głośno. Bo wiecie co, niby jest ciepło, ale taki pochmurny dzień i tak brakuje tego słońca, które mieliśmy. Prześlijcie trochę słoneczka, bardzo Was proszę. Jeny, i wiecie co, jutro idziemy do tego przedszkola. Na takie zwiedzanie i w ogóle, wiecie, uzgodnienie szczegółów, czy Maksiu będzie tam chodził i od kiedy, i co, i jak. I muszę taki dokument wypełnić, wiecie, taki rejestracyjny, żebym tego nie zapomniała. Jakbyście mi mogli przypomnieć. Maksiu tutaj obok leży sobie, ogląda Binga. Ja teraz nałożę pielęgnację i może jakiś makijaż. No dobra, to zaczynamy. Co ja tutaj mam? Stały zestaw. Pod oczy Estée Lauder. Serum z kolagenem. I kremik L'Oreal. Znów będzie miał katarek. Coś ty. Będziesz słuchał, mama? Mhm. It's
Pielęgnacja nałożona, teraz jakiś delikatny makijaż i mam ochotę dzisiaj wypróbować sobie tę nową paletkę z Eveline, którą dostałam od nich i taką mam ochotę na ten kolor, taki bardzo naturalny, chociaż taki któryś z tych niebieskich też by mi pasował, żeby podkreślić oko. Boli gardło, ojejka, to chory jest. Maksiu Binga przeżywa. I wiecie co, mam tutaj też tę drugą paletkę od nich. W sumie tu też są takie brązowe kolory, ale wiecie co, ja jestem zachwycona tym pędzelkiem, jaki oni tutaj mają. Zobaczcie, jaki fajny. I może go użyję sobie dzisiaj. Tak, ale najpierw przygotuję wszystko do makijażu. I wiecie co? Kurczę, chyba sobie kitka zrobię na razie. I wiecie co? Używałam cały czas, no jak to się nazywa, primera z The Ordinary. Skończył mi się, używam teraz tego rimela i wiecie co? To w ogóle bez porównania, ten Ordinary jest tak dobry, jest najlepszy. No ten zużyję, bo mam, ale wiecie co? Na pewno wrócę do tamtego The Ordinary. Wszystko sobie powyciągam. No tutaj jest... Nie, też chciałam tego z Eveline użyć. O, tego, tej mgiełki po makijażu od Eveline. To ja używam cały czas, podkład. 4 w 1, tak. W kolorze beż ja używam. Mój zestaw Teda Bakera. O Boże, jakie to jest brudne, przepraszam. Tego bronzera używam i często tego różu używam jako cienia do powiek. Tak mi pasuje ten kolor. Rozświetlacza używam tego od Natasha Denona. Blush Glow Duo. Często używam tego różu, ale bez tego rozświetlacza to ja nie umiem żyć. Powiedziałam, często używam tego różu, bo bardzo często używam też tego od L'Oreal, to jest taki brzoskwiniowy kolor, bardzo go lubię, ale dzisiaj, jeżeli mam nałożyć brąz na policzki i właśnie nie mogę znaleźć. Bo wiecie co, tutaj jest moja szuflada z kosmetykami, które tak na co dzień używam. Tutaj niżej mam pielęgnację, chusteczki mokre, tutaj mam moje miniaturki perfum. O właśnie, a tego chciałam też spróbować, Rio Sunset. O, tutaj jest kartonik od tego. A jeszcze niżej mam szufladę z takimi jakimiś zapasami. O, tu jest moja kosmetyczka z Cult Beauty. Tu mój zapas kremów. O, i tego bronzera z Avonu chciałam dzisiaj użyć. Tu mam jeszcze więcej paletek od Eveline, ale to nie dzisiaj. Dobra, wracamy do tej szuflady. Ok, wszystko przygotowałam sobie, czego chcę dzisiaj użyć. Paletka cieni, rozświetlacz, bronzer, pędzelek nowy. Tutaj mam maskary do brwi, ale przygotowałam sobie patyczek od razu, bo zawsze mi gdzieś tam, wiecie, wyjdzie poza linię. Primer, podkład, bronzer, mgiełka po makijażu. No i chcę tego właśnie Rio Sunset próbować. Tu jest kartonik. Albo można to nakładać na całe ciało, albo użyć jako rozświetlacza lub zmieszać z podkładem. I tak myślę, że może zmieszam sobie dzisiaj z podkładem i na usta ten mój ulubiony błyszczyk Charlotte Tilbury w kolorze Pillow Talk. Dobra, zaczynamy!
Okej, okay. Makijaż gotowy, jestem wyszykowana. Powiem Wam, że bardzo fajne są te cienie od Eveline. Takie delikatne, ale widać je. Bardzo fajnie się rozprowadzały i od razu użyłam też nowego tuszu do rzęs od nich. I wiecie co? Bardzo fajnie tą szczoteczką nakłada się tuż na rzęsy. No to idź szybko, Maksiu chce. Także myślę, że się polubię z tym tuszem. Bardzo mi się podoba efekt. Kolczyki. A, no i włosy spryskałam sobie tym perfumem. Co Wojtek kiedyś się śmiał, jak mi kupował, wtedy był totalny lockdown. Mówi, gdzie będziesz się nim perfumować? Bardzo fajnie jest. WO5, nie wiem jak ta firma się nazywa. Jeszcze tylko zapomniałam, wiecie, oliwkę na skórki nałożę szybko. Mam indigo. O. Strasznie teraz zaczęłam dbać o skórki. Powiem szczerze, zaniedbałam ostatnio. Zupełnie inaczej, wiecie, paznokcie wyglądają z oliwką. O, piękne. Już w ogóle zaczynam mieć niezłe odrosty. Jeden paznokieć mi się tu nadłamał, ale już mam kolejny termin na paznokcie, także za jakiś czas idę nowe robić. Dobra. Idę teraz z Maksim się trochę pobawić, bo on niedługo na drzemkę będzie szedł. Pcha się tutaj. Ktoś tu się pcha za mnie. Kto tu się pcha? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Powiedz cześć. No przełóż nogę. Przywitaj się. Cześć. Ach, przecież tam za mną coś wisi. Chciałam Wam coś pokazać. Dobra, to zaraz jeszcze wrócę, tylko tu z Maksiem trochę się ogarniemy na krześle. Nie, no ja to, wiecie co, w ogóle aż się boję tego dzisiejszego dnia. Mam tyle do prania, mam taki wór rzeczy do prania. A to zajmie cały dzień, bo wiecie, najpierw jasne, a nie, najpierw od ciemnych zacznę, potem je wysuszyć, potem jasne. Także do wieczora będzie na pewno ta pralka chodziła. Ale mam tutaj kilka nowości, które już niedługo pojawią się w butiku. Ja już tutaj sobie przyniosłam do mojej garderoby, bo oczywiście dla siebie już odłożyłam. I chciałam Wam pokazać, co nowego będzie u nas. Zacznę może od bluz. Będą dwie bluzy, dwie koszulki. Pierwsza bluza. Ta-dam! Taka trochę dłuższa. Można ją nosić jako bluzę, można ją nosić jako sukienkę. Bardzo wygodna, z takim fajnym, lekkim napisem. Bardzo, bardzo mi się spodobała. Taki letni kolor. Mamy niedługo w planie wyjazd na urlop do Grecji. No zobaczymy, czy nam się uda. Ale też zamawiałam te rzeczy właśnie z myślą o wyjeździe. No ekstra. Do tego ta-dam! Druga taka sama bluza, ale w innym kolorze. Myślę, że oba kolory będą pasowały i do jasnych, i do ciemnych włosów. Takie uniwersalne. Taka sama długość. Dokładnie to jest ta sama bluza, tylko w innym kolorze. Do tego ta-dam! Różowa koszulka, ale ona nie jest taka zwykła. Zobaczcie na jej tył. Los Angeles. Uwielbiam koszulki z napisami, to wiecie. Bardzo, ale to bardzo mi się spodobała. Nawet może fajny duet robić właśnie z tą różową bluzą, tak myślę, wiecie. Zakładacie sobie koszulkę, a do tego bierzecie różową bluzę. Co, Maksiu? Moja noga. Twoją nogę sfotografowałeś. Maksiu odkrywa, albo już od jakiegoś czasu, aparat fotograficzny w telefonie i chodzi i zdjęcia pstryka i trzymał na dół. No i do tej różowej koszulki, do kompletu, mamy jeszcze białą koszulkę z różowym napisem. Jest dokładnie taka sama jak ta różowa, tylko w białym kolorze. Mega mi się te rzeczy podobają. Już niedługo będą dostępne w naszym butiku, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Dobra, lecimy z Maksiem do salonu teraz. Może będę się z nim bawić i może sobie kawkę wypiję. Taką mam ochotę na drugą kawkę. Wiecie co? Zrobimy sobie razem tę kawkę. Tak mi się przypomniało. Ostatnio piłam coś przepysznego, kawko deser można powiedzieć i Wam zaraz pokażę, co ja wymyśliłam. Przyszłam już do mojej maszyny, ale najpierw Maksiowi nałożyłam do miseczki czereśni. Tak lubi Maksiu ostatnio gruszki i czereśnie, po prostu. A to już widzieliście w jednym z vlogów, jak sam pestkę wygryzał. Uwielbia on to robić, także będzie miał teraz zajęcie, będzie sobie jadł. Okej, to zaczynamy robić kawkę.
Ja sobie spienię dzisiaj mleka. Wiecie co? Zawsze od Was mnóstwo pytań dostaję o mój ekspres do kawy. Dobra, najpierw może powiem. Podlinkuję go Wam w opisie pod filmem, to sobie możecie dokładnie zobaczyć, jaki ja mam. I tak, kiedyś miałam inny i on współpracował tylko z oryginalnymi kapsułkami, w sensie jakieś tam, wiecie, Nespresso, Starbucks, Costa. Jak już zaczęłam kupować takie podróbki jakieś z Aldika, z Lidla, to przestał działać, naprawdę. Tego używam już od roku i kupuję każde kapsułki, po prostu obojętnie, jakie akurat tam się natrafią, współpracuję z każdymi kapsułkami, także jestem mega zadowolona. Nieraz sobie kupuję droższe, nieraz sobie kupuję tańsze, różne, nic się z nim nie dzieje, bardzo prosty w obsłudze i też ważne, bo też dostałam o to pytanie, jak wrzucę jedną kapsułkę, to zazwyczaj trochę tej kawy tylko wypływa. I w tym ekspresie mogę powtórzyć tę czynność i jeszcze raz przez tą kapsułkę przelatuje woda. W poprzednim, ja już nie pamiętam, gdzie miałam, też Nespresso, ale taki zwykły, to tam jak już zrobiłam raz kawę, to koniec, kapsułka wpadała, wiecie, do śmietniczki i koniec. Także tutaj ja sobie kapsułkę... Ach, no Maksiu ukradł mi dodatek do kawy. Ukradł, podebrał. Tutaj mogę ile razy chcę przepuszczać wodę przez tą kapsułkę, ja zazwyczaj dwa razy przepuszczam. No i dobra, dobra, muszę odzyskać. Maksiu, ja muszę to wziąć, teraz tego nie możesz. Bo mam tutaj mini marshmallows, mini pianki, będą mi potrzebne do kawy. Ale najpierw, nie Maksiu, nie bierz ich, bo potrzebne mi są. Najpierw naleję mleczka. Ja mam taki mniejszy pojemniczek. A mogę jeść już jest? Za chwilę. Ja mam taki mniejszy pojemniczek do tego ekspresu na mleczko. To jest porcja na jedną kawę. Wiem, że są też większe pojemniczki. I tak się zastanawiałam, czy go to sobie dokupić, czy nie, bo ten większy jest chyba na dwie kawy, ale wiecie co, wystarcza mi ten. Maksiu, nie, proszę zejść, teraz nie. O, widzisz, już się przewróciłeś, nie możesz tutaj teraz. Ja go sobie złożę, no naprawdę, wszystko to jest tak proste. Wszystkie części mogę myć w zmywarce. Nie jest to reklama płatna, ja od serca Wam mówię. Przygotuję sobie kapsułkę. I tak, mam taką większą szklankę. Na dno wsypię trochę pianek. Trochę więcej mi się nasypało, ale no dobra, niech zostaną. Podstawiam. Maksiu, nie ruszaj mi tu nic. Nie, nie możesz. Nie, ty nie możesz. Teraz jeszcze reśnie. Teraz słodyczy nie jesz. I kawusia się będzie robić. Moja kawusia jest już gotowa. Zobaczcie, pianki wypłynęły na górę, ale one w tym momencie się robią takie delikatne, jak taki obłoczek na wierzchu. Lekko jeszcze takie są, wiecie, takie twardawe, taka stała konsystencja wewnątrz nich jest jeszcze. I to się tak pije i potem przekrąża tymi piankami i to jest tak wspaniały smak. Oj, Maksiu niegrzeczny się zrobił. Idę go zaraz położyć spać chyba. Miałam się z nim bawić, ale... No wiecie co, ja chyba zacznę tę kawusię od tej pianki. No to jest coś wspaniałego. Jadźcie. Tak Wam polecam. Ale to jest pyszne. Taka kawa deser. Wojtkowi jeszcze tego nie robiłam. Dobrze, Maksiu, zaraz już idę do Ciebie. Wojtkowi jeszcze tego nie robiłam, ale będzie miał wolne, jutro ma... To na pewno mu zrobię, na pewno mu będzie smakować. Dobra, jeszcze jedna pianka. Idę Maksa położyć.
Okej, okay, Max śpi. Ja tutaj otworzyłam sobie drzwi, bo jest strasznie ciepło. Tutaj Maxa pojazdy. A tutaj mam Wojtka zamówienie z Amazona, które wczoraj przyszło. I tak sobie pomyślałam, że może rozpakujemy je razem. Pokazywałam Wam już te przesyłki wczoraj na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Codziennie dodaję tam relacje, codziennie dodaję zdjęcia nowe, także zapraszam do obserwowania mnie. Będzie mi bardzo miło, jak do mnie dołączycie. Dobra, siadam na kanapę z moją kawą i rozpakowujemy te kartony. Piechotka, mam tutaj już te wszystkie przesyłki. Widzicie co, mam taki kryzys z Maxem od 3 dni. Po prostu jest taki niegrzeczny. Taki prawdziwy bunt. Ja coś powiem, a on zaczyna stać, nawet sobie raz już nóżką tupnął. Zaczyna piszczeć, krzyczeć na całe gardło. No po prostu... Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że Wojtek ma jutro wolne i tak trochę psychicznie odpocznę. Naprawdę. Jak Wojtek jest kilka dni pod rząd w pracy, a teraz sporo Wojtek pracuje ostatnio, to ja się czuję, jakbym przepracowała jakiś maraton, a to jest tylko 3-latek w domu. Ja normalnie mam nieraz wrażenie, że on mnie w pewnych momentach pokonuje. Ale wtedy próbuję się, wiecie, zebrać w sobie. Ciężko jest, ciężko. Mam nadzieję, że to chwilowe i minie, ale ja tak się cieszę, że Wojtek ma jutro wolne. Dobra, no wiecie co? Była tutaj jedna promocja. Jakaś muszka tu lata. Była tu jedna promocja na Amazonie. I kurczę, tak jak zawsze staram się Wam, jak coś zauważę, udostępnić na naszą grupę na Facebooku, grupę zamkniętą LMF Family and Friends. Jeżeli jeszcze do nas nie należycie, zapraszam bardzo serdecznie. To kurczę, przeoczyłam tę promocję. Wojtek ją wyhaczył i kupił. I zamówił 10 opakowań. A jest to mianowicie taki odświeżacz do tych takich maszynek, co same co jakiś czas, wiecie, tak psk. Psikają, zapach puszczają. I to jest czteropak. I ten czteropak kosztował 2,62. Wyobrażacie to sobie? Za 4 sztuki 2,62. I Wojtek zamówił 10 takich. Mamy zapas, albo się z kimś podzielimy. No, ale mamy, wiecie, w toalecie takie jedno urządzenie i właśnie brakowało nam zapachu. Myślę, że do toalety to jest super, bo tam cały czas pachnie. Ale chcemy też jedno jeszcze takie urządzenie kupić tutaj do salonu. Bo wiecie co, ja już wczoraj sobie otworzyłam i powąchałam tego. Ja nie wiem, 2,62 za 4 sztuki, a normalnie to chyba 3 coś, koło 4 kosztuje w sklepie. I to jest zapach Airwick z olejkami Essential Oils. I to jest zapach Lilia. I delikatna satyna, nie wiem. I wiecie co? Ja sobie psiknęłam wczoraj i to tak ładnie pachnie. Niby kwiatowy. Ja tu też jakąś nutę wanilii, jakąś taką bardzo delikatną, jakbym wyczuwała. No bardzo mi się podoba, bardzo właśnie fajny zapach, taki do salonu, że wiecie, tak jakby gdzieś bukiet świeżych kwiatów stał, taki to ma zapach. Także to i tutaj mamy... Zobaczcie, cały karton tego, cały karton. Tutaj mam kolejny karton, ja tutaj sobie ściągawkę napisam po ile, co jest. I tu Wojtek mi kupił kolejny karton z chusteczkami mokrymi Huggies. 18 paczek w środku i za paczkę wyszło 38 pensów. Bardzo tanio, bardzo lubię te promocje na Amazonie, takie chusteczki, one są nasączane... 99% czystą wodą, bez perfumu, także super. I dla Maxia, i dla mnie, zresztą widzieliście rano, jak maluję się, to czy ręce od podkładu, czy biurko przetrzeć, to zawsze używam tych chusteczek. No i mamy tutaj jeszcze jeden karton. I tutaj w środku będą dwie butelki 7-Upa, po 75 pensów był. Fajny, cytrynowy,
nie pamiętam, kiedy ostatnio sobie napiliśmy. Także z chęcią się napijemy bez cukru. I jest tutaj jeszcze jeden kartonik. I do tego kartonika musiałam panu dostawcy pokazać moje prawo jazdy, że jestem pełnoletnia. Och. I wiecie co? Jest tutaj w środku alkohol. I my tak sobie zaczynamy powoli, wiecie, kolekcjonować butelki alkoholu, bo tak jak wam już kiedyś wspomniałam, szykuje nam się duża impreza, zaległe urodziny wszystkich. I wiecie, chcemy takie różne mieć, i whisky, i gin, i nie wiem, no nie wiem, jeszcze nie myślałam, ale na razie skupiamy się na whisky i na ginie. Ginie? Ginu? I Wojtek zamówił coś takiego, zobaczcie jakie to jest piękne. I to kosztowało 9,70, normalnie tam kilkanaście funtów. I za 9,70, zobaczcie, jaka piękna butelka. No mega wygląda, a co jest najfajniejsze? Ta butelka ma korek, nie zakrętkę, tylko korek. No mega, także dołożę do kolekcji. Niech się zbiera, niech sobie czeka. No i to było już całe zamówienie. I muszę z poczty odebrać, bo też kupiłam całą zgrzewkę ręczników papierowych. No to jest rewelacja z tego Amazona właśnie. Całą pakę ręczników papierowych, takie właśnie duże gabaryty, jak nie wiem, chusteczki, papiery toaletowe, ręczniki papierowe. To sobie zamawiamy właśnie z Amazona i to nam dostarczają prosto do domu. Ale tu właśnie przy ręczniczkach, nie wiem, chyba się pomyliłam i zaznaczyłam odbiór na poczcie. Także muszę odebrać z poczty, ale to tam przy okazji, jak będziemy autem jechać. No dobra, teraz pranie. Idę szykować pralkę. Okej, pranie przygotowane. Zaczynam od ciemnych. Jest już trochę później, Max wcześniej zjadł obiad, a teraz coś za nim chodziło, no i zrobiłam mu taką bułkę, posmarowałam, no już nie będę otwierać, tak, ale posmarowałam filadelfią skarmelizowaną cebulką, o taką nową dostałam w sklepie ostatnio, bardzo smaczna jest, bardzo wam polecam i taki plaster piersi z kurczaka mu włożyłam, taka kanapeczka, bułeczka. I do tego chciał, żebym mu do takiej butelki nalała mleka. Także teraz zje coś i potem pójdziemy na spacer. Wracam jeszcze raz, bo zapomniałam wam powiedzieć, co planuję dzisiaj na kolację zrobić. Zresztą będziemy później pewnie razem to gotować. Znalazłam ostatnio w szafce makaron łazanki. Miałam też kapustę kiszoną w lodówce. I no co prawda zazwyczaj robię to z boczkiem albo z mięsem wieprzowym. Ale mam piersi z kurczaka zamrożone, więc zrobię zdrobiem tym razem. Tylko będę musiała czekać, aż się rozmrozi, także pyszne będzie. Tylko muszę, jak będziemy z Maxem szli na spacer, to chyba pójdę do sklepu cebulę kupić, bo nie mam. A fajnie do tego jeszcze cebulę dodać. Koperek mam zamrożony, także pyszna kolacja będzie. I pierwsze pranie wyprane. No wiecie co, musiałam wysunąć lodówkę, bo mamy tam z boku kontakt. Naprawdę już przestaje nam działać. To zaczyna mrugać wszystko. No wyłącza się po prostu lodówka, przestaje działać i muszę ją z kontaktu wyłączyć. 5 minut odczekać i włączyć z powrotem i wtedy jeszcze zaskakuje. Ale powiem wam szczerze, że robi to nam już coraz częściej ta lodówka. Tak długo się zbieramy z zakupem nowej. I tak wiecie, no trudno nam podjąć decyzję, kurczę, bo tanie to nie jest, tani zakup na pewno nie będzie. No a kurczę, no działa niby jeszcze ta lodówka, tylko że przestaje działać co jakiś czas. No wiecie, o co chodzi. Oj, Maksiu się zakrztusił. No, tak raz w tygodniu, raz na 10 dni, właśnie nagle, pyk, nagle wyłączy się i wtedy musimy właśnie taką akcję zresetowaniem jej zrobić.
No ale to jest męczące, to jest strasznie męczące i już kurczę, tak naprawdę ostro myślimy o zakupie nowej. Będzie wydatek. Okej, okay, pora na drugie pranie. Teraz jaśniejsze. Zawsze po chwili, jak pralka zacznie prać, nalewam jeszcze do jasnych rzeczy. Do ciemnych nie, a do jasnych dolewam płynu. Do płukania aktualnie używam Comfort Intense Fresh Sky. Gotowe, wypełniłam wszystkie dokumenty do przedszkola, tak się bałam, że zapomnę, ale już mam gotowe, także mogę schować do torebki i jutro jak pójdziemy, to od razu je oddam. Okej, drugie pranie wyprane, teraz nastawię suszarkę. Pierwsze pranie powiesiłam na dworzu. Okej, ale Maksiu hałasuje, jeździ po domu kładem, nie widać go. Tam koszulka wisi, suszy się jedna. Jest już za 25. Maksiu, a możesz ciszej troszeczkę przez chwilę? Będziemy się zbierać teraz na spacer do Herona po cebulę. Jest cel. Usta sobie już wybłyszczykowałam. Wzięłam sobie wodę toaletową, się spryskam nią. A jest to taka, wiecie co? Maksiu, no proszę cię. Max, poczekaj. Nie mogę z Maxem. A jest to taka woda toaletowa z Zary, Feels Like Summer, bardzo mi się podoba, bardzo odświeżająca. No, w zeszłym roku na wakacje kupiłam, nie zużyłam całej, jest jeszcze trochę i tak sobie pomyślałam właśnie, oj, że się nią spryskam. Tak mi się ten zapach podoba, jest niesamowity. I jeszcze chciałam Wam pokazać, jako, a zresztą może już zauważyliście, jaką mam przepiękną zawieszkę. Tutaj przy telefonie i chciałabym Wam powiedzieć, że takie zawieszki, takie same lub inne, będą dostępne już niedługo w sprzedaży w moim butiku i są to zawieszki ręcznie robione. Tak, niesamowicie, mam obsesję po prostu na punkcie teraz, przypominają mi się lata 90. 80, 90 chyba, nawet można powiedzieć. I po prostu mam już, no teraz akurat nie założyłam, ale mam już dwie bransoletki, zawieszkę, myślę jeszcze nad naszyjnikiem. Bardzo, bardzo mi się teraz takie dodatki podobają.